Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu zapraszam do odcinka, gdzie gram na 10 minut komentuję ruchy, czyli Speedrun 4.0. Zaczynamy rozgrywkę. Przeciwnik tutaj 2.233, posunięcie E4. Może zagrajmy G6. Obronę nowoczesną. Troszkę chcę Was też do tej obrony zachęcić, gdyż jest to bardzo ostry debiut, który daje bardzo wiele możliwości. Posunięcie D6. Przede wszystkim tutaj, jakby to źle nie zabrzmiało, gramy na głowę. O, ale posunięcie C4 już jest ciekawym ruchem dla nas, gdyż przechodzimy do obrony królewsko-indyjskiej. Posunięcie goniec G4. Tutaj od razu atakuje skoczka, bo chce wybić na D4. Aczkolwiek teraz tak się zastanawiam, czy nie zrobić triku. Trik będzie polegał na tym, że jak zagram tutaj, on mi przepcha pionka, ja zbiję, on zbije i wejdę skoczkiem na D4, potem podeprę go skoczkiem, pionkiem C5. Tylko, że to chyba do końca nie działa tak jak należy, ale tak zawodowcy grali kiedyś, pamiętam, bo to jest wszystko logiczne. Figura przeszkadza, figura naciska, więc coś tam się z tego musi urodzić. Jest posunięcie goniec na E3, no to teraz E5. Wydaje mi się, że teraz już fajnie sobie stoimy pod królewsko-indyjską. Szybciej wyprowadziliśmy te figury. Teraz możliwość jest wybicia i wejścia skoczkiem tutaj bardzo paskudnie. Dobra, bijemy. Bijemy na F3. Jak zbije tu, to oczywiście bijemy tam i mamy przewagę. No więc goniec będzie musiał odbić na pewno na pole F3 i wejdę sobie skoczkiem na D4. Mały sukces osiągnięty. Potem przez C5 jeszcze mogę sobie to podważyć, znaczy wzmocnić. Jak bicie w przylocie, to bicie pionkiem, w ogóle bajeczka. Skoczek na E7, skoczek na F6, nie, skoczek na E7, wróć, bo goniec musi być otwarty. Moim celem nie jest zbicie gońca, absolutnie. Moim celem jest uprzykrzenie przeciwnikowi życia. Wybił, to jest bardzo dobry znak dla mnie, bardzo dobry. Przeciwnik otwiera mi bardziej gońca, tylko hetman B3, aha, już znam jego zamiary. On chce po takim ruchu zagrać tu, ale mam dla niego niespodziankę. Skoczek E7, bo jeżeli da szacha, to dostanie plombę, a jeżeli zbije mi pionka, to wieża B8, szacha nie ma, zbije mi tu, a ja wejdę tam, będę miał pionka mniej, ale dużą aktywność. Dziwię się, że przeciwnik na to poszedł, ale też cieszy. Oczywiście jest opcja szacha. Po tym ruchu prawdopodobnie będę musiał królem iść na F8, choć jeszcze się zastanawiam nad C6, bicie i roszada. To może być bardzo takie dynamiczne rozwiązanie, tak zrobimy. Ja w ogóle, słuchajcie, pierwsza myśl najlepsza, nie ma się co zastanawiać, bicie, nie ma sprawy, zbijaj, robimy roszadę, wieża musi moja być aktywna, to jest mój cel, on jeszcze musi zrobić roszadę, mam jakiś ruch D3, rozwijam sobie wtedy fajnie gońce, zobaczymy jak on na to zareaguje, nie wiem tego, wydaje mi się, że moja pozycja jest bardzo dobra, tak patrząc bardzo intuicyjnie. Jest roszada, C7 może mi nagwizdać teraz. No i teraz mam bardzo proste plany. Bo teraz jak on zrobi roszadę, zagram sobie tak i będę chciał wybić na przykład pionka. To jest jeden z celów. Oczywiście gram szybko, ja wiem. A jak wybiję tutaj, to już skoczek będzie stał jak król, można powiedzieć. Taki ruch według mnie powinien zagrać, żeby obronić pionka. No ale wtedy będę miał do wyboru albo zbić pionkiem, F5, E4 zbudować centrum, albo po prostu dynamicznie zbić gońcem. I tyle w temacie. Potem wieża C8 i spróbować tutaj zbić. No właśnie, bo chodzi o to, że jak zbije gońcem, to goniec będzie miał możliwość... Tak, zbije gońcem. Goniec musi grać. Goniec musi grać przede wszystkim na tej diagonali. Skoczek zagrał. Skoczek zagrał. Na A3. Ok. I teraz tak, on będzie szykować wieża B1. Ten pionek oczywiście jest moim takim małym problemem. Zastanawiam się, czy taki ruch nie działa. Wieża B1, D2, może jeszcze dalej. Wieża C8 chodzi mi po głowie, żeby jednak tego pionka sprzątnąć. Dobra, trzeba się zastanowić teraz chwilkę. Ale D3, on przecież nie może tą wieżą zagrać, bo dostanie tam plombę na F2, tylko że drugą może wieżą zagrać. No właśnie, ale jak zagram tak... Dobra, tutaj trzeba podjąć radykalne kroki.
Dlaczego nie zagrałem tutaj wieżą i nie zbiłem pionka? Ktoś mi podpowie? Kompletnie to mi wyleciało z głowy. Dobra, gram tak, żeby uderzać w F2. Jak zbiję, no to zbijam hetmanem. Tu skoczek zawsze na C8 broni, więc się za bardzo tym nie przejmuję. Pionek jest groźny, goniec jest groźny, naciskamy na F2. To jest obrona królewsko-indyjska. Obrona, można powiedzieć, atak niemalże. Skoczek na B5, jasne, wygląda bardzo groźnie, ale goniec C5 tutaj bronimy. Hetman na B3 może zagrać. W sumie to się może troszkę uprościć, czego bardzo nie chcę. Hetman D2 chyba muszę. Hetman D2. Szybkie odejście, bo chcę naciskać tutaj. Teraz pytanie, czy ja zrobię progres. Skoczek tutaj i co dalej? Tutaj, plomba. No ten pionek jest oczywiście tutaj takim problemem małym, można powiedzieć, ale aktywność, aktywność. On nie może wieżą zagrać, bo dostanie tutaj strzałę. Potem D2 i jakoś to obronię przez goniec E3. Chodzi mi o pionka D2 ewentualnie. Taki ruch może być, ale wtedy mam strzałkę tutaj. On nie może, nie, może zbić, przecież goniec broni hetmana. Hetman D1 w takim razie może zagrać. Zbije turn, zbije tego i moja cała tutaj koncepcja pryska. Ale jeszcze taki ruch musi znaleźć. O kurczę, chyba znalazł lepsze posunięcie. Już ten pionek jest do wzięcia. Czy taki ruch jest od razu ok? Wiecie co, jeszcze mam opcję zbicia tu. Jeżeli on zbije, mam szacha. On tak, ja zbijam tu. O, właśnie. Zbijmy. On oczywiście może odejść. No i to uczynił. To uczynił bez dwóch zdań. Ale... Czy ja nie mam teraz takiego ruchu jak... Skoczek bije na C6, goniec bije. Hetman E2. Wieża odejdzie na przykład tu. Aha, tu będzie atakowany. A, to D2 wtedy. Dobra, ryzyk fizyk. Zobaczymy, co ono na to. Wiecie co? Dosyć intuicyjnie. Chodzi tutaj o dynamikę. Ja strasznie długo się nie będę zastanawiać. Wybijam, odciągam gońca od pionka, zagram tu, on zagra, ha, on zagra hetmanem, ale to też będzie stało jeszcze w miejscu. Wprowadzę sobie może wieżę wtedy tutaj. No podejrzanie zagrałem. Czy to jest dobre? Nie wiem. Ale arcyciekawe. Dobra, poszło. No to teraz gram tutaj, tak jak chciałem. No hetman D1 według mnie jest najlepszy. I tak też zagrał. A tu nie mogę wieżą przecież. Tak, ewentualnie, żeby goniec mi tutaj nie świsnął. No właśnie, czy to zdaje egzamin? To jest problem i to jest pytanie przede wszystkim. No właśnie, tutaj będzie chyba ciężko. Może wrócić tu, ale nie, jak wrócę tu, to on mi po prostu to wybije. Nie, on tak nie może, nie, może zagrać tak. Muszę wrócić, on wybije tu, wieża. I nie mam gry. Chyba coś w takim razie poplątałem. No mogłem zbić tu. Zapomniałem, że nie mam takiego ruchu, bo goniec broni. Taki ruch. Czy on coś daje? Chyba nie. Taki ruch mi zagra, co? Dobra, F5, żeby nie było tak. Tu się robi ciężko. Ewidentnie. Szach może nastąpić, tam król sobie ucieknie. A, nawet w ten sposób możesz zagrać. No racja. Tu, D2 i tu gońca będę chciał wstawić, taki clean wstawić. No on tutaj może zbić oczywiście. Dobra, idę tak. Tylko, że jak pójdę tu, to on tu. Może wieżą tutaj. Właśnie, wieża wchodzi do gry. Może to też jest jakiś pomysł. Bo jak on zbije, ja zbiję, on zbije, to dostaje mata. To trzeba też liczyć. Figura mniejsz. What?
taki ruch. Jak zbije, on zagra tu, ja tu, on zagra tu. Gram tak, żeby król miał ucieczkę. Szach może nastąpić. Aha, szach, jak ja tu, to on mi widełki robi. Słuchajcie, nie zagrał tak. Ale tu trzeba liczyć, co nie? Czy uciekać? Nie mogę uciekać, przecież tu jest trzeba. Co wieża D7 muszę grać. Tu ma wjazd, muszę wieża D7. Muszę bronić. Taki ruch nie działa, bo tu, tu, czy tam coś dalej będzie, to ja nie wiem, możliwe. Szach nastąpił. Idę tu. Tu szacha nie ma. No może jakiś taki wjazd zrobić. Tak, muszę. No tak, muszę tak. Jeżeli wymiana hetmanów. Goniec na chwilę obroni pionka. A, i tutaj jest strzał. Nawet nie mogę wybić. Nie, no muszę wybić i wybić tu. Tu mam przegrane. A, i tutaj ma strzałkę. Dobra. Dobra, przegrałem tę partię. Zerknijmy szybko w analizę. Dobrze mi się tu grało, tylko gdzieś wypuściłem. Zaraz zobaczymy, w którym momencie. Wyglądało to pięknie. Zobaczcie, już dobra pozycja czarnych. Szach C6. Zobaczcie, C6. Wszystko Krzysztof zagrał tak, jak silnik mówi. Roszada, roszada. I gdzieś tutaj jakieś, jakieś opcje dobre były. Hetman B6 może, ale też dobry ruch. Tutaj. Aha, zagrać tak. Jeżeli skoczek odejdzie, to zbić tu. Wow, trudne. Bo jak wieża, to tam. A jak król, to co się dzieje? Tutaj jest jakaś wygrana szybka podobno. No tak, hetman wchodzi. Dobra, tak dosyć intuicyjnie, ale poszło tak. Hetman B6, tutaj goniec zbił lepiej, skoczek. I tu trzeba było spokojniej chyba Krzysztof pograć, jak widać. Wieża B4, to co mówiłem. To co mówiłem, wieża B4, hetman odchodzi, można było trzasnąć tu. Proste posunięcie. Niestety poszło tak, tak. Goniec, zbyt nonszalancko tutaj, znaczy zbyt optymistycznie może, tak bym powiedział. Goniec, hetman B3, no on tutaj już złapał koordynację. Bicie, odszedł, bicie. No, tak, to jest rozpacz taka mała, ale no co tutaj innego grać? Znaczy dalej jakaś tam gra pewnie była, no tutaj zaryzykowałem. I niestety to się nie opłaciło, tutaj się posypało, dobra. No okej. Okay. Dobra, szukamy sobie nowego przeciwnika. Szkoda mi tej partii troszeczkę. Ale szybko odbijemy. Odbijemy. D4. Skoczek F6, C4. Grunt to dobre nastawienie. I co? Królewsko-indyjska teraz z drugiej strony, czy D5? Królewsko-indyjska z drugiej strony. Proszę bardzo. Zagramy system Averbacha z pułapką. Jeżeli E5, to pułapka wchodzi. Bo nie można E5, bo bicie do końca. H6 to jest dobry ruch. Goniec sobie wraca, potem hetman D2 i będziemy tu atakować. E5, ok, przepychamy pionka. No i hetman D2, celujemy tutaj. Jakiś tam król H6 pewnie musi zagrać. Dobra, więc H3, G4, H3, G4, tak żeby nie było tutaj niespodzianek. On zdąży zagrać skoczkiem, G4, my zdążymy F3 zagrać. I skoczek mi nie wejdzie na H5 i F3. Problem jeszcze jest z tym skoczkiem, ale mamy czas, żeby to uspokoić. Ja mogę zrobić długą roszadę. Potem zagrać tak. W ogóle teraz tak trzeba będzie pewnie zagrać, chociaż nie, trzeba uważać na poświęcenia, dlatego też H3 jest, żeby trzymać mocno G4, bo czasami poświęcenie jest bardzo niebezpieczne. Tu zrobię długą roszadę od razu, niech tam przeciwnik gra te B5, nie ma problemu, zawsze ma możliwość zbicia, w razie czego nie chcę tego robić, bo ten goniec jest bardzo ważny.
Tak, ale możliwość taka będzie. Zobaczę, może nawet goniec F1, skoczek E2? Czy ja mam na to czas? Bardzo możliwe. Skoczek się wycofał. To teraz tak, jeżeli tu, to wtedy tu. To teraz już nie ma poświęcenia. To teraz szybkie H4. Dokładnie. Bo jak F5, jak F5 to tu. Co? Ale to ja wygrywam. Biję tu, to tu i tu. Ja wygrałem figurę. Zobaczcie, jakie natężenie. No i strzał. Gość figurę podstawił. Czasem to jest takie proste, co nie? Poczekać na błąd przeciwnika. Figurka mniej. Hop. Jesteśmy w domu. No wiadomo, on będzie jeszcze grać. Tu nic mi nie grozi, tutaj nic nie grozi. H5, żeby hetman miał może opcję na F5 w razie czego. Jeszcze muszę skoczkę uruchomić. Oczywiście tam wieża B8, to wieża D2. Będziemy bronić tutaj, albo B3 można. Ok, zagrał tu. To powrót. Myślę, że powrót po prostu. Wieża D8, hetman C2. A, nawet tak zagrał. Ok, no to tak. Łączymy się szybko z wieżami. Gramy skoczkiem tu. Może jakieś poświęcenie wchodzi w grę, aczkolwiek ono nie jest konieczne, jest figura więcej. Tak po prostu. Może zagrać wieżą i ładować się na D4. No to na spokojnie to odeprzemy. Ok. Skoczek na F2, żeby znalazł lepszą placówkę. Jakieś A3 to tu. Ok, hetman C2. Na dobrą sprawę gość może się poddać, kompletnie jego figury nie mają gdzie grać. Poza tym no figura mniej to jest raczej dużo. No tak, tego ruchu się spodziewałem. Zagramy tak i skoczek na E2. Tą wieżą będzie musiał stąd zmykać. Tak. Oczywiście wieża ucieknie, zagram hetmanem na C3, potem goniec C2. No tu się właśnie z figurą więcej nie ma co rzucać, tylko spokojnie spróbować wymienić. Tyle. Żadnej gruźb nie ma, poświęceń. Pionka nie chce zdobyć absolutnie. Goniec C2. Sprawa prosta. Jeszcze skoczek ma fajną opcję tutaj wejść, ale to już w sumie nie ma chyba jakiegoś teraz znaczenia, jak wymienię wieżę. Znaczy jak wymienię wieżę, to sobie go tam wstawię, jasne. Tutaj wymiany są bardzo korzystne. Skoczek tu już swoją rolę spełnił, to skoczkiem zbiję i tędy wejdę. O, też spoko będzie. Ok, tu będziemy pilnować. Skoczek wejdzie, będzie chciał wejść na D4. Ok. Może tak? Myślę, że tak. Tutaj trzeba się jakoś próbować rozwijać, coś tam wybijać. Jak tu, to trzask. Otworzymy golce. Chociaż nie, bo tu się otworzy hetman. Po tym ruchu. A może trzeba będzie i tak wybić. Wybicie, ok. Mam wybicie. Tutaj on kombinuje wejście tu. No właśnie, na takie rzeczy właśnie jeszcze trzeba zwracać uwagę przede wszystkim. Tutaj chcesz wejść. No dobra, mogę chyba nawet tu, ale tam potem. Niech będzie. Aha, on zagra tu i tu będzie mi chciał wejść. No to wtedy goniec B3 raczej. Chodzi o to, żeby trzymać tutaj wszystkie punkty, nie puścić go. Dobra, i teraz zagramy goniec B3. Ha, on sobie też zablokował drogę, między innymi. No, będzie chciał zagrać tu. Skoczek D4, trzeba będzie to chyba zbić wtedy. Boi się tam zagrać, jak widać. Znaczy, boi.
No zagrajmy tak, z jakąś tam opcją. Hetman d5 i powinno być dobrze. Okej, więc teraz pytanie, czym wybić. Skoczek tam stoi dobrze, zbijemy tym. No wybijamy, wybijamy. Tym raczej odbije. Tu nawet jest dobra opcja zagrania e5, żeby mieć też diagonale dla hetmana. To jest na pewno dobry ruch. Oddanie pionka troszeczkę pomoże nam w dalszej grze. I tak. Król pewnie będzie musiał uciekać. Jakiś hetman e4. No co, jak król ucieknie, to jeszcze strzałka jest tutaj. Okej, to król c2. Może król d1 też było dobre. Dobra, zbijamy. Tu. A h6 pionka trzeba wziąć. Trzeba uważać też tutaj, że hetman wejdzie, tak? Hetman e4. Nie wpuszczamy hetmana. No dobra, w końcu. Nowa partia. Okej. Chyba, czy ja z tą przeciwniczką grałem przed chwilą? Ojejku, wiecie co? Aż zgłupiałem. Chyba tak. Sorry za te wiercenie, pewnie znowu słyszycie. Niestety, takie warunki pracy. I znowu to samo. Goniec e2 i goniec g5. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Poczekajcie, bo aż... Czasami po prostu nie zwracam uwagi na to, z kim gram. Na nikt nie zwracam uwagi. No tak. A nie, słuchajcie, grałem chyba... Co? Patrzę teraz, że grałem... dobra, to była ta królewsko-indyjska. Okej. Okay. Nie gram z tym samym zawodnikiem. No niestety, słyszycie wiercenie. Przepraszam z góry za to. E5, ale debiut idzie tak samo. C6 od razu jest szybsze, lepsze. Zdecydowanie. C6 szybciej tutaj uderza w centrum. To jest lepsze zagranie w tym momencie. Hetman D2 chce atakować tutaj. Zbić nie chcę, bo skoczek zbije. Ten pionek potem będzie nieistotny. No H3. H3, żeby nie było wjazdu. Teraz po wybiciu. Ok, G4 straszymy. Tutaj F3. F3 bronimy. Znowu pozycja jest bardzo podobna do poprzedniej. Tylko, że tutaj przeciwnik ma opcję wybicia, co jest lepsze. H. F3, A5 musi być zagrane koniecznie. No musi być zagrane koniecznie. Bez dwóch zdań. Bicie, bicie, dobra. Dziwnie. Dziwnie zagrał przeciwnik. Bo teraz tak. Jak zagram tu, to będzie taka opcja. Ale wtedy będę mógł wybić. I czy to wybicie będzie dobre? Nie do końca chyba. Z drugiej strony, jak zagram tak, to nie ma F5, bo gram tu. I będzie fajnie. No dobra, H4 chyba jednak trzeba grać, żeby H5 było. No to H5, dobra. No to jak wybicie, to wybicie najpierw tutaj. Się fajnie to otwiera. Ok, to przeciwnik chyba... mam nadzieję, że nie ogarnął. Bicie od razu tu. I goniec na f2. Nie chcę zbijać skoczka. Nie chcę, bo ten goniec jest bardzo silny. A tu jest otwarta linia, jest fajnie. Długa roszada albo król zostanie w centrum b4 i gniecenie przeciwnika tutaj może nastąpić. Dziwnie, dziwnie. Aha, bo tutaj jest wjazd. Dobra, zwracam honor. Okej. No, wieża c1, tak po prostu tutaj trzeba będzie to wymieniać. Gońce fajnie sobie patrzą w tę stronę. Więc to jest ok. Biję wieżyczką. Dobra. I koniec tu, żeby skoczek wleciał na e2. Jak wymiana, to wymiana. Każda wymiana to jest dla mnie dobra.
Więc sobie z niej skorzystam. Tam hetman b8 może być zagrane, żeby weszła wieża. O, nawet w ten sposób, to ciekawe. Bardzo chętnie wymienię. Na tę końcówkę pójdę i skoczek tu wszystko broni. Razem z gońcem za chwilę król d2. Okej. No król d2. Na pewno jakieś tam b5 nastąpi. Skoczek f4, bicie tu. To będzie dobra opcja, jak skoczek na przykład zagra. Będzie można takie sztuczki zastosować, albo jak goniec zagra, to wtedy bicie tu, tu i szach. No właśnie, zagrał skoczek, tylko że teraz to chyba nie jest najlepsze, bo ja bicie e5, no król odejdzie, powiedzmy tu, bicie, bicie, ale nie, chwila. Tu, tu, tu. Jak zagra tu, to jeszcze mata dostanie, jak zbije tym, to tutaj wieża daje mata. Bicie, bicie, tak, 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 król musi odbić. Bo jak goniec odbije, to na h6 pionek poleci. Aha, nie, bo tutaj goniec na c3 na końcu będzie. Kurczę, ale to jest ciekawy wariant. A tak, 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 tak. Dobra, idziemy w temat. Idziemy w temat. Idziemy w temat, otwieramy pozycję. Idziemy w ten temacik. Czuję, że rewanż się uda. Szach, no i teraz pytanie, bo ta tutaj to może być pułapka. No i taki ruch. Tak, tak, tak. No bić nie można, bo goniec, więc król sobie tam jeszcze zagra tutaj. Bicie. No tu nie można. No dobra, gram e6. Gram e6, bicie, bicie. To przeciwnik nie ogarnął taktyki, no okej. Okay. Przeciwnik nie ogarnął taktyki. Cóż ja mogę powiedzieć, no. Spróbuję zagrać z nim jeszcze raz rewanż. Może się uda zagrać podobny debiut czarnymi. Zobaczymy. Czasem właśnie jak dynamicznie się gra, ktoś z automatu porusza się pionkami, figurami, no to tak zwykle bywa. Okej, okay, zobaczymy. Jak to się ułoży? W sensie mam na myśli kolejną partię, mam nadzieję, że się ułoży. No, teraz myślenie w pozycji, gdy już jest koniec, to nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Aha, gra jeszcze trwa, rozumiem. Skoczek w pułapce. Ha, tędy będzie chciał wyjść. A, bez znaczenia. Zbijam po prostu pionki. Jakieś szachy grożą, nie grożą. Może po prostu król do góry. Z opcją goniec d4. Wymieniać! Na siłę wszystko wymieniać. Chyba najprościej zagrać tak i zbić skoczka. Można było wziąć pionka oczywiście. No tak jest najprościej. Dziwne, że przeciwnik gra do końca na tym poziomie. Przecież to jest oczywiste, że potrafię matować hetmanem.
No to drugim lecę pionem. To dwóch pionków mi przeciwnik nie zatrzyma. Jakaś tutaj opcja patowa, mam rozumieć, się szykuje. No tak, zrobię hetmana, to będzie pat, ale mogę dać też mata. Ok, spróbuję rewanż. Jest! Rewanż. No i zobaczymy, czy zagramy ten sam debiut, co wcześniej. Mam nadzieję, że tak, bo muszę coś tutaj udowodnić przeciwnikowi. Ale też sobie. C4? Po raz kolejny? Nie, tym razem inaczej. Ok. Tym razem inaczej. Lekcje zostały odrobione, w porządku. No to skoczek na F6 normalnie w takim razie. Skoczek na D2, w porządku, robimy roszadę, mamy układ królewsko-indyjski. C3, tak też można, skoczek C6 z planem E5. No i E5 i gra gitara, wszyscy zadowoleni. Okej, tutaj taki ruch jest dosyć ciekawy, więc od razu go zagram, żeby goniec nie miał opcji, znaczy ma opcję na G5, tak musi zagrać, wtedy F6. Goniec zagra na H4, tak, albo teraz H5, to też jest ciekawe. H5 jest bardzo ciekawe. G5 tu, tu, to wtedy H4. Tego nie chcemy. Więc zagramy sobie H5, żeby skoczek miał ucieczkę, a groźba G5, H4 jest ciekawa. H3 będzie musiało być grane przez przeciwnika. Tu wybicie, tu wybicie, tu się trzyma. Ok, na H6 i na F7. No to są manewry takie, które się pojawiają często w tych układach. No muszę przyznać, że tak ciekawie to wygląda. Hetman na 8 na pewno jest dobrym ruchem, który schodzi ze związania. Taki ruch jest szykowany, jasne. Myślę, że A6 można zagrać, żeby już tutaj ten ruch nas nie dręczył tak bardzo mocno. I tutaj lecimy z G5. Przepchanie byłoby fajne, bo już sytuacja by się wyjaśniła. Tutaj te figury by weszły jak w masełko. Zobaczymy, jak to się ułoży. No, jakieś na takie szachy trzeba oczywiście uważać. Król H7 i tak chętnie sobie zagra z tej strony. G5 tutaj. I... O, zostało jednak przepchane, ok, czyli idziemy po prostu tutaj na ostre granie. Tak, tutaj bronię, gram F5 od razu, F5 od razu i lecimy tutaj. F5 od razu. Skoczek wybija. A, mogłem się troszkę zastanowić, bo to też za szybko z mojej strony idzie gra, bo możliwe, że trzeba było zbić czym innym. No idziemy G4, bo jak bicie, to też skoczek może fajnie sobie wejść, a już będziemy przeciwnika męczyć. Pole E4 jest dobre dla mojego przeciwnika, wtedy zagramy tu, możliwe, że tak, wtedy królem trzeba będzie uciekać, wieża G8 istnieje. No będziemy atakować, no co tutaj dużo mówić, trzeba dosyć grać dynamicznie. Oczywiście goniec D3 istnieje, wtedy spokojnie tak uciekniemy, żeby, chociaż jeszcze tu jest opcja bicia, teraz, jak wybicie to tutaj, skoczkiem, to się wszystko ładnie broni. Zobaczcie, że atak na skrzydle nie istnieje jeszcze z jego strony. A to mam bicie chyba tutaj w ogóle. Skorzystam z tego prezentu. Ok. No i ucieknę, żeby nie było tutaj jeszcze jakichś powiązań na królu. Jasne. Ojej, przepraszam was, słuchajcie, to wiercenie słyszycie, co nie? Niestety ja też to słyszę. Masakra po prostu. Taki ruch mnie interesuje, żeby wprowadzić drugą wieżę. O, jakie warunki gry. Coś nieprawdopodobnego. Dobra, zagram tak, żeby moja druga wieża miała opcję do gry. Taki ruch nie działa, bo zbijam. Więc się tego nie obawiam. Skoczek może też sobie ładnie stanąć. Tutaj chcesz zagrać, co? Ale ja teraz mam opcję tego skoczka jakoś, żeby... Może tu? Żeby goniec miał też opcję. Tu, tu, tu.
Wydaje mi się, że to działa. Ojejku, proszę nie wiercić, please! Ciężkie warunki do gry. Przepraszam was, no znowu historia się powtarza z wczoraj. Nie mają kiedy wiercić, no mogliby poczekać. Tutaj speedrun działa, tutaj speedrun jest ważny. No słuchajcie, figury weszły jak w masło. Tak jak przypuszczałem, przeciwnik no, potrafi coś oczywiście grać. Ja nie chcę tutaj jakoś tak źle mówić o nim, ale nie są to super dokładne. W moim odczuciu szachowym, tak intuicyjnie patrząc, jakieś najlepsze posunięcie. Ja czegoś tam zawsze oczywiście mogę nie dostrzegać, ale wydaje mi się, że tu mam świetną grę, no tyle. Świetną grę, bardzo bogatą grę. No proszę mi już tam nie wiercić. Ja w ogóle, tak, skoczkiem zagrałem tu nie po to, żeby zbić gońca, tylko żeby stanąć po prostu aktywnie. Taki ruch też nie działa. No i co teraz? No taki ruch grozi. Wejście kolejną figurką. Świetnie. No cóż, jak pójdzie tak, można rozważyć wieża D1. Kompletnie nie rozumiem posunięcia. Kompletnie. Kompletnie nie rozumiem posunięcia, słuchajcie. I wieża G8. Wieża G8, wprowadzę kolejną wieżę do gry. Wszystkie figury będą napadać na króla. Pytanie, czy coś się z tego urodzi? No musi. Tu jeszcze H4 wisi w powietrzu, tylko na to związanie muszę uważać. Ono jest bardzo nieprzyjemne. No, ostatnia figura wchodzi do gry. Koniecznie. Koniecznie. Możliwe, że tutaj jest jakieś bicie. Chociaż ja mogę teraz sobie swobodnie chyba uciec. A poczekajcie, pojawiła się nowa koncepcja. Widzę, że on chce mi zbić pionka. Jasne, mogę zagrać tak w ogóle. Dużo taktyki się teraz pojawia. Oj, dużo, fajnie. H4 teraz jest chyba mocne dosyć. H4, jak bicie to tu. Zbić nie może po H4, on zbije tu. Tu, czymkolwiek nie odbije, skoczkiem odbije. A tu mam wtedy tak. Z szachem wejście tu. Myślę, to będzie proste. Gramy H4. H4, ok. Bicie, takie proste zagranie i hetman H5. Nie widzę nic prostszego. Z pionek odbił nawet. Ok. Aha, bo jak zagram tu... Poczekajcie, ja mam widełki? Nie mam widełek. A, tak. Bo jak zagra król tutaj, to wtedy widełki mam. Mam cię, drogi przeciwniku. Słuchajcie, wszystkie, absolutnie wszystkie figury grają. No tu mogę zagrać, zrobić proste widły. On zagra tu. Chyba tak w takim razie, jak wieża zbije. Dobra, skoczek E3, tym skoczki. Żeby nie było takiego wtrącenia. No więc tu wszystko pięknie działa. No cóż mogę powiedzieć. Pogrom. Jeśli tak, no to najpierw odbiję, wezmę tam wieżę. Potem skoczek. A to jest przegrana kompletnie. Zajazd piękny, słuchajcie. Piękna partia się ułożyła. Ale tak to jest w schematach królewsko-indyjskich. Jeżeli się białe nie orientują, to mogą popaść w poważne kłopoty. Ja myślę, że do rankingu 2000 albo nawet trochę wyżej, do 2200 nawet. Spokojnie można grać ten debiut z dużym powodzeniem. Nawet więcej, do wyższego rankingu. I 2400 i 2500. Z tego co pamiętam, ktoś mi mówił, że arcymistrzowie 2600 plus, no to jak już grasz przeciwko takiemu zawodnikowi królewsko-indyjskiemu, to musisz wybitnie się na tym królewsko-indyjskiej znać. Aczkolwiek widziałem przecież, że i Caruana kiedyś z Wojtaszkiem grał czarnymi królewsko-indyjską, Nakamura królewsko-indyjską, z każdym praktycznie gra ten debiut, więc tutaj chyba nie ma jakiejś tam specjalnej reguły. Debiut piękny. Jest taki zawodnik Ilija Smirin, uważam, że wybitny specjalista w tym debiucie, wybitny. Jego gra jest fantastyczna, bardzo taka logiczna, można powiedzieć. No i na jego partiach warto się oczywiście uczyć. No więc cóż, obrona królewsko-indyjska będzie też przeze mnie chyba opracowywana, bo czuję, że to jest mój obowiązek, moi drodzy, obowiązek. No cóż, i wiercenia nie przeszkodziły w zagraniu dobrej gry. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Bicie, no tutaj odbije po prostu. Najpierw odbije i tyle.
Żeby nie było taktycznych niespodzianek. Każda figura gra. Coś pięknego. To jest esencja szachu, słuchajcie. Każda figura bierze udział w ataku. Coś pięknego. Rzadko spotykane. No nie ma co zbierać. Hetman musi uciekać. A tu zbijamy skoczka za darmo. Wieża mi jest niepotrzebna, wolę skoczka wziąć. Tutaj, pod gońca. No to też jakaś koncepcja. Tutaj bicie pionka nie ma sensu. Możliwe, że taki ruch jest dobry, tu wybić nie można. O tak, właśnie. Tu jest atak, tu jest atak, tu jest atak. Tu zbić nie można, bo jest tutaj, a grozi wybicie na h2. Skoczek wleciał na f1, ale miazga. No dobrze. Słuchajcie, jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko zwycięstwa. To też częsty przypadek, że zawodnicy myślą wtedy długo, gdy już mają przegrane pozycje. To trzeba wcześniej, nie? No i bicie. Tak po prostu. Żniwa. Wielkie żniwa. No to już... Wszelkiego rodzaju wymiany są wskazane tutaj, no, wieża więcej. Tam już takie ruchy w sumie nie wymagające dużego komentarza. Po prostu się chce dobrać już do przeciwnika. Szach, kolejny pionek. Kolejny pionek. Jak skoczek wejdzie, a nie ma znaczenia, skoczek wejdzie tu. O, szach, wezmę skoczka, tak po prostu, znowu. Będzie to szybkie i proste. Tak, żeby jeszcze tutaj mieć opcję zbicia. Pionka. Żeby nie było pata, pata nie ma. A jak dać mata? Szach. Czy tu jest mat? Nie widzę tutaj mata. I co, tak w kółko będziemy tańczyć? Nie, no idę pionkiem. A jeszcze wyjście. Ok, mamy to. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i też nauczyliście się czegoś. Taki jest tego cel. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.